Dobry wieczór, ja się nazywam Kuba Piwowar, pracuję z Google. Rzeczywiście tutaj nic nie widać, a ja mam do Państwa pytanie. Jeśli pozwolicie, kto z Państwa dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem skorzystał ze sztucznej inteligencji w domu albo w pracy? Niech podniesie rękę. A kto nie skorzystał, niech też podniesie rękę. Głębokie sieci neuronowe? Może uczenie maszynowe jakieś coś? Okej, tak mniej więcej pół na pół. Ja będę mówił o tym, czym jest sztuczna inteligencja i czym jest uczenie maszynowe, ale postaram się to zrobić po pierwsze szybko, po drugie w sposób, który będzie zjadliwy, dlatego że temat nie bez powodu jest dość ważki i interesujący ostatnio. Jeśli pojawią się slajdy, będzie mi dużo łatwiej. Ale zacznijmy może w takim razie od takiej krótkiej opowieści, która dotyczy roku 2007. To się wydarzyło w San Francisco w styczniu. Steve Jobs na podobnej scenie wyszedł sobie i powiedział, że ma coś takiego jak iPhone. Rok później na konferencjach marketingowych na całym świecie marketerzy słyszeli, że jest rok mobile. W 2009 roku był rok mobile, w 2010 roku był rok mobile, w 2011, 12, 13 i tak dalej były latami mobile. Wszyscy mieli już tego dość. W 2016 roku Google ogłosił, że ponad połowa zapytań w wyszukiwarce pochodzi z urządzeń mobilnych, więc pomyśleliśmy sobie, w końcu rok mobile. Nie, to był rok sztucznej inteligencji. I w 2016 roku wydarzyło się kilka interesujących rzeczy. Jedną z nich jest ta rzecz. Zaraz o niej opowiem. To jest film przedstawiający sortowanie ogórków. I to jest sztuczna inteligencja, dokładnie rzecz biorąc uczenie maszynowe oparte o takie open source'owe rozwiązanie zwane TensorFlow. Historia brzmi mniej więcej tak. Mama inżyniera, który to przygotował, i jej ojciec posiadają farmę ogórków. I ta farma ogórków polega na tym, że jedną z rzeczy, którą trzeba robić, to trzeba te ogórki sprzedawać, a ogórki są cenione różnie w zależności od tego, jak bardzo są długie, grube i zakrzywione. I to trzeba było po prostu robić ręcznie. Ale ten inżynier sprytny nauczył maszynę samodzielnie rozróżniać te różnego rodzaju ogórki i w ten sposób one były sobie sortowane, dzięki czemu zaoszczędzono tej biednej mamie i biednemu tacie mnóstwo czasu. I pomyślimy sobie, że jeśli to jest najwyższa rzecz, największa rzecz, jaką może zrobić sztuczna inteligencja dzisiaj, to nie do końca jest prawdą oczywiście, ale parę lat temu to rzeczywiście było najwięcej, co mogliśmy zrobić, wycisnąć z uczenia maszynowego, a przynajmniej w tym takim oficjalnym obiegu, poza akademickim, poza jakimiś zamkniętymi ścianami i drzwiami laboratoriów. Więc to mocno odbiega od tego, o czym myślimy i mówimy, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji. Ale dwa lata później pojawia się następująca rzecz. To jest film pokazujący, w jaki sposób dron, który kręci tego rowerzystę, może sam poruszać się, po pierwsze śledząc tego rowerzystę, który jest właścicielem tego drona, a po drugie omijając przeszkody w postaci drzew. Trudno wyobrazić sobie jakiegokolwiek inżyniera, może to wyciszę, jakiegokolwiek inżyniera, który byłby w stanie wpisać kod i żeby na bieżąco taki dron omijał drzewa. To jest niemożliwe. To musiało zrobić uczenie maszynowe. I teraz, kiedy ja rozmawiam z klientami na przykład na temat uczenia maszynowego, no to wszyscy mówią, dobra, robimy. No ale pytanie brzmi, co robimy? Znaczy, co to znaczy mieć, nie wiem, strategię na przykład machine learningową w firmie? Czy w ogóle jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest machine learning? Czy umiemy wskazać osobę w naszej organizacji, która umie na to pytanie odpowiedzieć? Czy jesteśmy w stanie przeznaczyć jakąś część naszych zasobów, na przykład, żeby taką osobę zatrudnić albo wyszkolić? Co się stanie, jeśli nasza konkurencja wprowadzi gdzieś uczenie maszynowe jako element swojej strategii rozwoju? Co się stanie z nami, z naszą firmą, z naszym biznesem za rok czy dwa? Do tego pytania jeszcze wrócę. Ale czemu teraz? I tu dziękuję Marcie, która powiedziała, czym jest krzywa hype'u Gartnera. Jeśli chodzi o machine learning, to on jest troszeczkę wcześniej niż chatboty. Nie wiem, prawdę mówiąc, jaki jest przewidywany czas wejścia w fazę plateau machine learningu.
Ja chcę wierzyć, że to się gdzieś mniej więcej zatrzyma na tym plateau dość szybko, ale też bardzo wysoko. Dlatego, że istnieje kilka powodów, dla których uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja nie schodzi nam z ust właśnie teraz. I są takie trzy powody, dokładnie rzecz biorąc, które za tym stoją. Po pierwsze, moc obliczeniowa jest tańsza. Innymi słowy, komputery kupowane 30 lat temu i komputery kupowane dzisiaj to są zupełnie różne komputery, również jeśli chodzi o koszt. Ale też dostęp do takich rozwiązań, jak na przykład, nie wiem, chmura obliczeniowa, gdzie super tanio możemy przetworzyć dużą ilość danych, to jest to, co się przede wszystkim zmieniło w tym zakresie. Po drugie, pojawiło się dużo danych. I tutaj opowiadam taką, przypomina mi się taka anegdotka o 20-letniej chińskiej sprytnej dziewczynie, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych, nie znając języka angielskiego ni w ząb, a 20 lat później, czyli dzisiaj, jest szefową Computer Vision Department na Stanfordzie, wcześniej była szefową AI w Google. Nazywa się Fei-Fei Li. Fei-Fei Li przez te 20 lat między innymi założyła i prowadziła taką organizację, taki think tank troszeczkę, który nazywa się ImageNet. ImageNet to była grupa zapaleńców, która chciała stworzyć uczenie maszynowe, które będzie rozpoznawało obrazy. Innymi słowy, misją Fei-Fei Li było to, żeby nauczyć maszyny patrzeć, tak jak my widzimy. No ale był problem, dlatego że nie było wystarczająco dużej ilości danych. No i wtedy pojawia się ten Steve Jobs, pokazuje iPhone'a, wtedy pojawiamy się my, pojawiają się panowie z social mediów, pojawiają się państwo, które robicie sobie selfie, pojawia się mnóstwo danych, pojawia się mnóstwo zdjęć, na które można napuścić to uczenie maszynowe. Stąd też dzisiaj ma to sens. No i po trzecie, mój ulubiony przykład, właściwie nie przykład, tylko powód, dla którego dzisiaj o uczeniu maszynowym tak dużo się mówi, ponieważ zaczęto zwracać uwagę globalnie na potrzebę uczenia, szkolenia osób w tych kierunkach technicznych, również kobiet, także kobiety na politechniki, koniecznie. Te bardzo zróżnicowane zespoły zatrudnione przez duże firmy, nie tylko po zachodniej części planety, ale też po wschodniej części planety, to są po prostu bardzo bystre osoby, które świetnie sobie radzą w tych warunkach i mając świetną wiedzę, kontrybują naprawdę w sposób niesamowity do rozwoju sztucznej inteligencji. Czym jest uczenie maszynowe? Ja podam dwie definicje, jedną mniej, drugą bardziej poważną. Ta mniej poważna mówi o tym, że to jest taki teges, który taguje. I tylko tyle musimy wiedzieć. Znaczy jest sobie jakaś rzecz, nie wiem, zdjęcie, nie wiem, jakiś znacznik, cokolwiek, jakiś ślad cyfrowy. I uczenie maszynowe mówi, to jest różowe. Jeśli uczenie maszynowe będzie miało rację, no to super, to wtedy pogłaszczamy i powiemy super, to rzeczywiście jest różowe. Jeśli nie będzie miało racji, to powiemy, słuchaj, to nie jest różowe, to jest żółte. W zasadzie na tym polega uczenie maszynowe i tyle musimy wiedzieć przynajmniej na teraz. Teraz, jeśli myślimy sobie o tym uczeniu maszynowym i myślimy sobie o nim w takim troszeczkę poważniejszym sensie, to myślimy sobie również o tym, że możemy to uczenie może dokonywać się na różne sposoby. Jednym ze sposobów są głębokie sieci neuronowe, tutaj mamy takie różne warstwy, gdzie mówimy tak, droga maszyno, droga sztuczna inteligencja, celowo mieszam te pojęcia, jeszcze zaraz je wyprostuję. Droga sztuczna inteligencja to jest zdjęcie, na tym zdjęciu jest kot, a na tym zdjęciu jest pies. Pokazujemy takiej sztucznej inteligencji miliony, miliardy, setki miliardów takich zdjęć i ona się uczy, że aha, to jest kot, a to jest pies. Pytanie do państwa, co to jest kot? Coś, co robi miał, zwierzę. A czym się różni kot od psa? Pies robi hał, ale na zdjęciu nie robi hał. Jak na zdjęciu rozpoznać kota od psa, rozróżnić? Wąsy, okej. Okay. A jeśli wąsów nie widać, albo jest kot od tyłu na przykład zrobiony? Puszystość, jak zdefiniować puszystość? Jak obliczyć puszystość? Słucham? Źrenice ma podłużne, okej. Okay. Czyli generalnie udało nam się stworzyć kilka klasyfikatorów, mówiąc tym językiem, do odróżnienia kota od psa. A to teraz ćwiczenie. Co jest na tym zdjęciu? Kot czy pies? Uwaga. Pies. Połowa ludzi się myli zazwyczaj podczas tego ćwiczenia, połowa ma rację. A kiedy zostało zrobione to zdjęcie? W jakim miejscu? W jakiej miejscowości? My tego nie wiemy, ale maszyna będzie to wiedziała. To jest przewaga. Tam jest, tych danych jest dużo więcej niż nam się wydaje i czasami one są mniej oczywiste i w mniej oczywisty sposób możemy szukać występowania wzorców. Kolejne pojęcie wzorce. No dobra, na czym polega ułatwienie? Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajecie sobie maila, w którym ktoś wam mówi, słuchajcie, kupcie Viagrę. No i wtedy tagujemy sobie to zdjęcie, tego maila jako spam. Wtedy wiemy, że cokolwiek jest Viagrą, to
oznaczamy takiego maila jako spam. No i wtedy oczywiście sprytni marketerzy, albo nie tylko, albo hakerzy, spamerzy mówią, nie piszemy Viagra, tylko piszemy V, wykrzyknik, Viagra, cokolwiek. Czyli nasze zadanie polega na tym, żeby być ciągle krok do przodu. Uczenie maszynowe mówi tak. Weźmy sobie 5,5 miliarda maili i poklasyfikujmy je sobie, potagujmy je sobie. Co nam z tego wyjdzie? Zobaczymy. Nie wiemy jeszcze. Niczego nie zakładamy. Ten sposób jest o wiele szybszy i o wiele prostszy i jakby w ostateczności o wiele tańszy i o wiele bardziej efektywny, dlatego że w pierwszym przypadku mówimy o takim myśleniu jeśli to, czyli takie myślenie, powiedziałbym, deterministyczne, a w drugim przypadku myślimy statystycznie, to znaczy w 97% przypadków ja dobrze otaguję maila jako spam, w 3% nie, ale czy mi to wystarczy? Mi osobiście tak. Oczywiście w miarę jeszcze dostarczania nowych danych będziemy takie uczenie maszynowe uczyć lepiej i szybciej. I to jest ta bardziej poważna definicja uczenia maszynowego, gdzie kluczowym elementem tej definicji jest to te warunki ekspozycji na nowe dane. To znaczy mamy maszynę, która coś umie na podstawie jakichś danych, na których ją nauczyliśmy, a teraz pokazujemy jej nowe dane i pytanie brzmi, czy ona dobrze zgaduje, co jest tą daną, co ona znaczy, jak ją skontekstualizować, jakie wnioski z niej wyciągnąć, co możemy z nią robić. Ale to nie jest takie łatwe. To znaczy pokazanie zdjęcia kota albo psa nie znaczy, że maszyna będzie mogła to zrobić. Znaczy nasze oczekiwania wobec maszyn moim zdaniem powinny być zbliżone do naszych oczekiwań względem siebie. Znaczy jeśli nie ufamy maszynom, to tak samo nie ufamy ludziom, prawda? Na przykład dlatego. Albo dlatego. My możemy te niuanse wyłapać, ale jeśli jesteśmy sprytnymi albo nie jesteśmy sprytnymi inżynierami, to pytanie brzmi, w jaki sposób nauczyć maszynę, czyli porozumiewając się językiem maszyn, językiem kodu, wpisać różnice, które my dostrzegamy. To dla nas oczywiste, że tu jest pies, a gdzie jest nóżka, chyba że nie jest oczywiste. Ale jeśli jest oczywiste, to czy potrafimy to wytłumaczyć, czy potrafimy to zrozumienie, które mamy, przełożyć na język maszyny, na kod. Bill Murray czy Tom Hanks? Kto myśli, że to jest Tom Hanks? Proszę podnieść ręce. Kto myśli, że to jest Bill Murray? Ha, zawsze tak wychodzi. To jest Bill Murray. Nikt nie myśli, że to jest Bill Murray. A na zdjęciu tego nie widać. W ogóle dzisiaj wygooglowałem sobie to zdjęcie. Bill Murray tutaj jakby naśladuje tego chłopca, którego czy tam dziewczynkę, którą go trzyma, dokładnie ma taką samą minę. Sztuczne co? No właśnie, teraz porządkując pojęcia. Generalnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to starajmy się nie myśleć o Skynecie i starajmy się nie myśleć o Terminatorze, bo znaczy, fajnie sobie to obejrzeć i fajnie sobie po tym pogdybać. Ja wolę czytać Lema w tym zakresie, ale pomyślmy sobie o troszeczkę innych rzeczach, o takich wyzwaniach, które przed nami jako ludźmi stoją, to znaczy Deep Blue, komputer, który wygrał z Garim Kasparowem w szachy. Czyje to jest zwycięstwo, komputera czy ludzi? Komputera, który został zaprojektowany przez ludzi, w związku z tym ludzi. Czy może człowieka, czy może komputera, ponieważ komputer wygrał z człowiekiem? To jest trudne pytanie, ale moim zdaniem właśnie dzięki temu, że mądre głowy w dużej liczbie zastanawiają się nad tym, co z tym robić, to mamy w ten sposób popychamy ten rozwój technologiczny, jak to się nam dzisiaj udaje. Idziemy sobie dalej. Na początku myślimy sobie o inteligencji, ale inteligencja, moja ulubiona definicja inteligencji, to jest inteligencją nazywamy coś, co mierzy test na inteligencję. Okej, jak to zoperacjonalizować, jak to ubrać w język maszyn, co my chcemy osiągnąć, po co my to chcemy osiągnąć, czy potrzebne nam są inteligentne chatboty? Nie wiem. Ja bym chciał, żeby chatbot pomógł, niekoniecznie, żeby był inteligentny. Machine learning przychodzi z taką propozycją konkretyzacji tego wszystkiego, znaczy mówimy tak, nie myślmy o inteligencji, ale zróbmy to, co robimy my jako młodzi ludzie. Znaczy widzimy twarz jakiejś postaci, jakiegoś zwierzęcia i mówimy, to jest mama. Widzimy za chwilę inną twarz, innego zwierzęcia i mówimy, to jest tata. Dzięki temu, że widzimy te twarze często w dobrych sytuacjach, to raczej się ich mniej boimy, niż bardziej się ich boimy. I tak dalej, i tak dalej. To się nazywa uczenie i to uczenie maszynowe jest trochę, próbuje jakby złapać ten proces ubrać go w maszynę. I potem przychodzi głębokie uczenie maszynowe. Case AlphaGo jest o tyle ciekawy, że wydarzył się po pierwsze w 2016 roku, o którym mówiłem przed chwilą.
A po drugie, dlatego, że jest też śmieszne. Znaczy, AlphaGo powstało w Londynie i zostało stworzone przez taką firmę DeepMind. Alphabet kupił DeepMind, czyli ta matka spółka Google'a kupiła DeepMind. Jednym z pierwszych zadań DeepMindu było to, żeby określić, na ile centra obliczeniowe Google'a są efektywne w wykorzystywaniu energii. Więc DeepMind stworzył, takie na podstawie uczenia maszynowego, stworzył model, który ograniczył konsumpcję energii przez centra obliczeniowe Google'a, w związku z czym zakup DeepMindu się zwrócił. Ale stworzyli też AlphaGo. I AlphaGo to jest komputer, który zrobił rzecz niebywałą. Mianowicie wiele mądrych głów myślało, że szachy to nie jest granica, jeśli chodzi o możliwości komputerów, ale wiele lat upłynie i wiele wody w Wiśle upłynie, czy w Warcie, zanim komputer będzie w stanie wygrać z człowiekiem w Go. Go to jest gra, o której się mówi, że ma tyle ruchów, jest tam możliwych, jest więcej ruchów możliwych w Go, niż jest atomów w obserwowalnym wszechświecie. To jest bardzo dużo, proszę Państwa. W związku z tym nie ma możliwości zaprogramowania takiego komputera, który byłby w stanie na przykład wygrać z człowiekiem poprzez jakiś sprytny program. Nie, on musi zrobić coś więcej. On musi wykonać ten dodatkowy krok, jakim jest uczenie się. Więc AlphaGo grało same ze sobą, nauczyło się na podstawie milionów rozgrywek. Postawiono go przed mistrzem dziewięciodanowym Lee Sedolem w marcu 2016 i AlphaGo wygrało 4-1. Co było o tyle niesamowite, że dokładnie w tym momencie zaczęto myśleć sobie, ojej, czyli jest możliwa sytuacja, w której nasze przewidywania dotyczące rozwoju na przykład sztucznej inteligencji, czy w ogóle rozwoju technicznego, mogą być zbyt konserwatywne. AlphaGo teraz przeszło transformację, nazywało się potem AlphaZero, grało samo ze sobą, wygrywało, przegrywało, śmieszna rzecz. Przykłady zastosowań. Zapytałem na początku, kto z Państwa ma albo korzystał ze sztucznej inteligencji albo z uczenia maszynowego, bo jeśli macie telefony, kto ma smartfona przy sobie albo w ogóle? Wszyscy mają. To wszyscy Państwo korzystacie ze sztucznej inteligencji, dlatego że ona jest w zasadzie w każdym albo prawie każdym produkcie oferowanym Wam przez duże firmy z Doliny Krzemowej. Jeśli korzystacie z YouTube'a, to prawdopodobnie korzystacie również z rekomendacji, które są oparte o uczenie maszynowe. Jeśli korzystacie ze zdjęć, o czym zaraz będę mówił, prawdopodobnie korzystacie z funkcji tagowania, bez tagowania i tak dalej. To jest slajd, który bardzo lubię pokazywać, ponieważ pokazuje jedną z ciekawszych rzeczy poprzez niepokazanie czegoś bardzo istotnego. Znaczy moje pytanie brzmi do Państwa, czego na tym slajdzie nie ma? I od razu podpowiem, że chodzi mi o górną część slajdu. Ktoś zauważy, o co chodzi? Mamy rozumienie obrazów, rozmowa z konsumentami. Człowieka nie ma? Usłyszałem octu, ale chyba nie o to... A, odczuć. Okej. Okay. Fajny gong. Górna część to jest widzenie i trochę słyszenie. Nie ma dotyku na przykład, prawda? Z kilku powodów. Po pierwsze, to nie jest zmysł, z którym jakby jesteśmy super związani. Nie mówię osobiście, ale to nie jest zmysł, który pomaga nam poznawać rzeczywistość w sposób taki, jak na przykład poznajemy rzeczywistość dzięki wzrokowi. W związku z tym, że wzrok jest bardzo kalorycznym medium, naszym sposobem komunikowania się ze światem, no to też jakby siłą rzeczy w niego pakujemy trochę więcej pieniędzy, bo chcemy poznać, zrozumieć to widzenie i zrozumieć to patrzenie. Stąd też rozwój tych obszarów rozwoju sztucznej inteligencji jest bardziej efektywny i sensowny. Natomiast tutaj zawsze podaję taki przykład a propos tego, czy maszyny odbiorą nam pracę. Nie ma jeszcze takiej maszyny, która by nam odebrała komukolwiek pracę. Znaczy nie została stworzona maszyna, która byłaby w stanie na przykład, tak jak kierowca jakiegoś autobusu, przejechać tym autobusem, nie wiem, zapłacić za postój na parkingu, nie wiem, podnieść szlaban i tak dalej, tam gdzie szlaban się pojawia. Nie ma takiej maszyny, natomiast nie ma też innych maszyn. Na przykład w branży cukierniczej jest coś takiego jak trufle. Trufle posypuje się czekoladą i trzeba potem tę truflę chwycić i położyć ją w koszyczku takim papierowym. Musi to robić człowiek, ponieważ człowiek ma
ten zmysł rozwinięty. Maszyna nie ma takich danych, nie została nauczona tego, żeby czuć jakby dokładność, jakby delikatności takiej trufli, więc taka maszyna by po prostu te trufle zgniotła. Ale do rzeczy. Rozumienie obrazów. Pierwszy chyba najsłynniejszy przykład to jest Waymo, czyli autonomiczne pojazdy, czyli ta obietnica, że te 1 200 000 śmierci rocznie osób, które giną na drogach na skutek błędów, głównie ludzkich, w samochodach, zostanie jakby nam oszczędzone, ponieważ wprowadzimy pojazdy autonomiczne. Dla mnie to nie jest kwestia tego, czy i kiedy, bo na razie pracujemy nad tym. Dla mnie to jest taki troszeczkę moonshot, takie myślenie o Księżycu. Znaczy na Księżyc poleciano nie po to, żeby tam postawić stopę, tylko poleciano tam po to, żeby postawić sobie cel, a w drodze do osiągnięcia tego celu powstało wiele wspaniałych technologii. To samo jest tutaj. To jest wielkie wyzwanie cywilizacyjne dla nas na przykład. W jaki sposób chcemy to uregulować? W jaki sposób chcemy w takich pojazdach jeździć? Co to znaczy uczyć pojazd autonomiczny jazdy po prawej stronie ulicy i co się stanie, jeśli taki pojazd autonomiczny postawimy w środku Londynu? Trudne pytania. Kiedyś tagowaliśmy zdjęcia, teraz robi to maszyna. Pytanie brzmi, co wychwytuje? To oczywiście zależy od tego, jakie dane będzie miała do tego, żeby się wcześniej uczyć i będzie patrzyła na przykład na osobę na plaży trzymającą latawiec. Ja bym powiedział, że to jest żółty mężczyzna trzymający latawiec, a obok niego jakaś inna postać. To wszystko zależy od tego, jaka to jest maszyna, jak jest nauczona. Możemy sobie, nie musimy katalogować już zdjęć, możemy sobie je wyszukiwać, na przykład po jakimś elemencie charakterystycznym od takiego zdjęcia. Sztuczna inteligencja pomaga też dzisiaj na przykład w służbie zdrowia, gdzie pomaga lekarzom i lekarkom w odnajdywaniu nietypowych wzorców. Tam, gdzie lekarz by nie pomyślał, że coś jest rakiem, takie uczenie maszynowe może w tym pomóc. O rozmowie z konsumentami już było, ja tylko powiem o zmianie w Translate'cie, bo kiedyś Translate nie był najmocniejszym produktem, przynajmniej w języku polskim, ale był pomocny na pewno. Natomiast teraz jest o wiele lepszy, dlatego że włączono tam sztuczną inteligencję. Ale musimy pamiętać o tym, że te dane głosowe są superkalorycznym danowo, objętościowo formą danych. To znaczy dana głosowa najlepiej jest, jeśli zapisuje się w postaci tekstu, dlatego że wtedy mniejsza ilość danych jest do przetworzenia. Tym bardziej to jest istotne z perspektywy tego, że jeśli weźmiemy sobie pod uwagę fakt, że 20% zapytań w wyszukiwarce Google pochodzi jest zapytaniami głosowymi, a to będzie niedługo 50%, to musimy coś z tym fantem zrobić. To jest o tyle też istotne, że gdyby wszyscy nagle podnieśli telefony komórkowe i zaczęli mówić, to za 3 minuty skończyłyby się zasoby obliczeniowe, jakie mamy na tej planecie przynajmniej. Więc powstają takie rzeczy jak na przykład duplex. I duplex jest ciekawym sposobem na to, żeby radzić sobie z tego typu wyzwaniami, czyli przetwarzaniem mowy w tekstu w mowę i żeby tworzyć tę asystenturę coraz bardziej przypominającą nam współpracę z człowiekiem. To jest procesor, który to przetwarza, a to jest filmik, który o tym mówi. Thanks, Lillian. It's great to see the progress with the assistant. Mogę prosić głośniej? As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At
12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. To jest przykład tego, w jaką stronę to może pójść i już zmierza i jesteśmy tam blisko. Nadmienię tylko, że chatbot przedstawił się jako chatbot, znaczy nie chatbot, tylko asystent przedstawił się jako asystent, zanim potem pokazany został ten film, więc pani w salonie wiedziała, że rozmawia z cyfrowym asystentem. Kończąc już, przykład AlphaGo, o którym mówiłem, to są przykłady, które można uziemiać do takiego codziennego użycia. Na przykład AlphaGo, to, że wygrała w Go z człowiekiem, to fajnie, ale jak możemy to my wykorzystać, tak zwani zwykli ludzie, na przykład w logistyce, to tego typu rozwiązania mogą być świetnie wykorzystywane. Możemy oczywiście również dążyć do optymalizacji doświadczenia użytkowników, tutaj już jakby też uziemiam to w stronę marketingu i marketerów. Zalando zrobiło bardzo fajny projekt, Project Muse, gdzie 600 fashionistas, czyli szafiarek, opowiedziało o swoich zwyczajach modowych i na tej podstawie uczenie maszynowe nauczyło się, co jest modne. Zaproponowało swoje własne stroje, również tworząc takie, które nie powstały nigdy wcześniej. Release Radar, czyli Spotify'owy, wspominany wcześniej, oparty na uczeniu maszynowym produkt, który dostępny jest w bardzo wielu innych produktach rekomendacyjnych, Netflixa, nie wiem, Amazona, Allegro i tak dalej. Istotnym elementem całej pracy nad sztuczną inteligencją jest też praca nad tak zwaną etyką sztucznej inteligencji i też taką refleksją, odpowiedzią na pytanie, w jaką stronę to może zmierzać, powinno zmierzać, co możemy z tym zrobić. Dzieje się sporo rzeczy, sporo konferencji, również w Polsce odbywa się w temacie etyki sztucznej inteligencji. Google sporo inwestuje w tego typu projekty. Pracownicy i pracowniczki Google'a udzielają się na przykład w takich projektach jak AI Now, czy też tworzone są różnego rodzaju projekty badawcze wokół tego tematu. Co mogę zrobić ja? Pokazywałem wcześniej ten cytat z takiej książki z MIT i wrócę do niego, ponieważ moim zdaniem to jest super istotne. Nawet jeśli nie jesteśmy marketerami, tylko jesteśmy gdzieś pomiędzy, nie wiem, marketingiem a akademią, czy po prostu interesujemy się technologią, to fajnie jest sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Co to znaczy mieć strategię machine learningową? Ja jako organizacja, ja jako osoba, ja jako ktoś, kto trochę gdzieś tam wykorzystuje tę sztuczną inteligencję albo uczenie maszynowe. I podsumuję to w ten sposób, że są trzy rzeczy, które trzeba pamiętać. Znaczy po pierwsze, jeśli w tym, co robicie państwo, jest potrzebne rozpoznawanie wzorców, to istnieje prawdopodobieństwo, że uczenie maszynowe wam tam będzie mogło pomóc, ale nie można zaimplementować uczenia maszynowego, jeśli nie ma się dobrych danych. Znaczy wszyscy pracujemy teraz na big data i to jest, odmieniamy to słowo, to sformułowanie już przez wszystkie możliwe przypadki, ale trzeba pamiętać, że wdrożenie efektywnej strategii machine learningowej najpierw oznacza zadanie sobie podstawowych pytań, czy mi to jest potrzebne, czy ja będę mógł, czy będę mogła zebrać wystarczającą ilość wartościowych, dobrych danych i dopiero potem zacząć to robić. Najlepiej rękami, to jest trzeci punkt, osoby, która to rozumie. Znaczy jeśli pracujecie w jakichś firmach, gdzie chcecie wprowadzić strategię machine learningową, a nie macie osoby, którą możecie o tą strategię zapytać, to ją zatrudnijcie albo wyszkolcie. To jest inwestycja, która jest warta, będzie warta tych pieniędzy. Dziękuję.